Pójdę! WTF! 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 Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będzie smutniej niż zwykle. A to dlaczego, moi drodzy? Gdyż ja dostałem to od Klocki Świat na evencie. Tu był opening, jeśli nie widzieliście. No i jest to piłkarz. I on ma katar. I on ma katar always. Tu pisze Airways, to po arabsku zawsze. A tak, serio, to smutny odcinek, bo przyznam wam się szczerze, to też takie trochę PSB, czyli poznajmy się bardziej. Ale ja nienawidzę piłki nożnej, moi drodzy. Nienawidzę piłki nożnej. Tak mocno nienawidzę. Oczywiście, jak jest jakieś euro czy coś, obejrzę, nie? Jak Polska sobie tam gra, czasem się pośmieje, czasem nie. Czasem nawet coś obstawię, coś wygram, ale generalnie nie lubię piłki nożnej, tak? Więc no dostałem z takiego, no i co ja mam z tym zrobić, moi drodzy? Ba, nawet nie wiem, czy to pudełko, w którym dostałem od Klockiego Świata, czy to piłka jest z tego, ale może z tego. Jeśli nie, to sorry, wypadł. Ale chyba była z tego, ale no już jej nie zobaczymy, bo no, poleciała na ziemię. No nawet, moi drodzy, tak bardzo nie lubię piłki nożnej, że nie wiem, kto to jest. Znaczy, znam jakieś nazwiska, nie wiem, miałem myślał, że to ten... Pujol? Pujol? No bo nie Messi, nie? Nie Messi, ma krótkie włosy. Pujol bym powiedział. Qatar. Airways. A! No tak. Czyli jednak coś wiem o piłce nożnej. Pujol! On się nazywa. Także... FCB. FC Barcelona. No to jest zagraniczny klub. Tyle wiem o piłce nożnej. Natomiast no... Jakość wykonania tej figurki... No i drodzy, powiem szczerze, nie jest zła. No ale jak się tym jarać, jak człowiek piłki nożnej nie lubi? Przypomina to trochę Kobe, no bo widzicie, tu się ten tłów zgina. Rączki... Wyjątkowo jak na piłkarza, gdzie rączki nie są potrzebne, są one mocno sprawne, nie wypadają, także okej, nawet coś mógł chwycić. Nie wiem co, bo tam się nie można chytać w piłce nożnej. Wyraz buzi, no pomijając fakt karykatury całości, nie? No to jest całkiem niezły. Całkiem niezły. Nie ma jakichś wyjść, nie ma jakichś krzywych nadruków. Czy te włoski się zdejmują? Nie, zdejmują się razem z głową. No cóż. A włoski też ładne. Technicznie rzecz biorąc, więc moi drodzy, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to tak średnio się czego czepi, nawet jest bardzo dobry, jest na poziomie Kobe, a jak wiemy, Kobe jest na świetnym poziomie. Właśnie sobie uświadomiłem, że to w ogóle chyba jest Kobe. To chyba jest Kobe, nie? Kobe chyba to... Nie, to nie Kobe to wydawało. Moi drodzy, jak widzicie, no nie znam się tak bardzo na piłce nożnej, że nie wiem, kto to w ogóle wydał. No i jest taki... Pujo! Czy jak on się tam nazywa? No i... No nie lubię piłki nożnej. Więc jak widzicie, byle... Straż pożarna mnie bardziej jara od piłki nożnej. Ale jakościowo naprawdę jest okej. Jeżeli się jaracie, czekacie na te figurki, to naprawdę jest okej. Nic się, mówię, nie sypie, nie rozpada, jakość jest naprawdę twarda. Jakość wykonania również. One mi gdzieś kiedyś migły, ale no, tak się nie interesuje piłką, że no, nie zapomniałem o nich, w ogóle o nich kompletnie nie miałem w planach zakupowych, nie? No, ja wam będę dużo gadał, no. Nie lubię piłki nożnej. Ale jeżeli lubicie i chcecie polować na tą figurkę, to myślę, że warto. Jest okej jakość. Pytanie, jak się tym bawić. W sensie, no kopać, no. W sensie piłkę, nie to. Pewnie tak, no. Wiecie, nie lubię piłki nożnej, więc tak, no. Więc wam podziękuję za kolejny wspólny odcinek, no. 8 plus bym wystawił temu, nie? Bo jest naprawdę dobre. No ale ciężko mi się jarać, jak nie lubię piłki nożnej. Wiem, że w przyszłym roku euro. O, i na pewno coś poobstawiam, to wygram. Tak, lubię piłkę nożną, obstawiać u bukmacherów, wtedy wygrywam. Ale wy nie obstawiajcie, bo to nie jest fajne i można więcej przegrać. Szczególnie jak się obstawia rozumem, a nie... Znaczy właśnie nie sercem, a nie rozumem. Bo rozumem to jeszcze można, ale i tak przegra, się przegrywa. Więc... Ale nie przegracie, kupując tej figurki, więc naprawdę jest okej. Tutaj... Gdybym się jarał piłką nożną, to byłbym ziemowzięty pewnie nawet. Serio.
jest okej. Okay. Plus oryginalne loga, no proszę, proszę. I te ładne detale. Gdybym się jarał, to byłbym niebowzięty, więc jeżeli się jaracie, bądźcie w niebowzięci. Zostawcie łapę, subskrypcję, by swoją wniebowziętość mi tu pokazać. I dzięki! Wpadajcie na inne recenzje, na inne rzeczy, którym się bardziej jaram i dzieje więcej we mnie emocji, bo mnie to jara, a nie jak piłka nożna, która mnie w ogóle nie, w ogóle nie, w ogóle. W ogóle zero, nie. Całkowicie, serio. Ale dzięki Klocki Świat za ten prezent. Mimo wszystko, fajnie mieć w kolekcji. Przyda się do miasta. Wiem, zaraz zapytacie, kiedy miasto wróci, więc czas kończyć odcinek.